Czuwaj. Czuwaj. Ze mną są harcerze z Chówca Słupskiego, Joanna Rutkowska, komendantka. No i coś niesamowitego, bo betlejemskie światełko pokoju, ono do Polski przyjeżdża który raz? 31 w tym roku. A tak naprawdę no, swoją tradycję zaczęło już w 1986, a w Polsce jest od 1991 roku. I co roku te światło w okresie przedświątecznym przekazujemy po prostu szerszemu gronu, instytucjom, kościołom, ludziom prywatnym. Każdy, kto chce odrobinę tego symbolicznego światła do siebie, do domu, to bierze. To się zapytam harcerki, macie pełne ręce roboty, można powiedzieć, tak, przy świętami. Mamy. Chodzicie po instytucjach? Chodzimy. Jaka jest idea tego światełka? Te światło ma taki wymiar symboliczny bardzo, ponieważ co roku to światło roznosimy pod innym hasłem. W tym roku hasło brzmi Światło Nadziei i w tych trudnych czasach, no nie ukrywajmy, które są dla nas ciężkie ostatnimi czasy, te światło ma symbolizować takie dobre słowo, nadzieję i taki no, płomień w sercu, który przekazujemy innym, tym potrzebującym zwłaszcza. No ma to wymiar symboliczny, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nieść te dobre słowo i przekazywać tą nadzieję, ogólnie dobro dla innych. Te światełko zostało zapalone w Betlejem, prawda? I rozchodzi się po całej Europie. Tak, ono nie zostało, znaczy zostało odpalone w Betlejem, ponieważ w grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem jest wieczny ogień. Tam ten płomień cały czas płonie i raz w roku jest wybierana delegacja z Austrii, która odpala... Tak, skautów austriackich, które odpala to światło w tej grocie i zaczyna się sztafeta tego światła. U nas przejęcie tego światła co roku odbywa się na granicy polsko-słowackiej na Łysej Polanie. A wy skąd je wzięliście? My je wzięliśmy z Gdańska i tutaj może dziewczyny coś opowiedzą, ponieważ osobiście z Gdańska je odbierały. Był stres, że zgaśnie? Bardziej z tego, co słyszałam od ducha, bardziej się stresował, jak zanosił to światełko do domu z samochodu, bo w samochodzie to tak jakby nie było aż takiego stresu, ponieważ no, nie ruszałeś jakoś tak bardzo i droga nie była aż tak bardzo uprzykrzająca, żeby była jakaś tam szansa, żeby zgasło. Chyba najważniejsza rzecz, bo te światełko będziecie jeszcze dzisiaj przekazywali Słupszczanom. Tak, dzisiaj o godzinie 16 przekazujemy to światło na ręce pani prezydent, na ręce wszystkich mieszkańców Słupska. Będzie to dosyć spora impreza z pokazem fire show, z występami wokalnymi, także myślę, że warto być i to zobaczyć. A to będzie podczas jarmarku świątecznego? To będzie podczas jarmarku bożonarodzeniowego, natomiast same światło, kto nie będzie mógł być dzisiaj, światło będzie do odebrania u nas w Chówcu, będziemy pełnili dyżury i każdy, kto chce zabrać to światełko do siebie, będzie mógł to zrobić. Jak te dyżury będą wyglądały, w jakich godzinach? Będą to godziny popołudniowe, natomiast no tak od 15.30 do godziny 18.00, poniedziałek, wtorek, środa, natomiast jeżeli komuś nie będzie pasowało, no to po prostu prosimy o telefon, dostarczymy. Super, dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, światełko prosto z Betlejem, to tylko u słupskich harcerzy, albo na jarmarku świątecznym, albo w Komendzie Chówca przy ulicy Partyzantów. Dziękuję bardzo i wesołych świąt. A dziękujemy.